Jedna gmina, a 13 sołectw, każde inne, wyjątkowe. Poznajcie ciekawych ludzi i miejsca, warte odwiedzenia w gminie Polska Cerekiew. Co miesiąc pokażemy jedno sołectwo. To wszystko w programie Z Naszej Wioski. Witosławice to wieś, której historia sięga XIII wieku. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z 1217 roku. Na 800-lecie postaraliśmy się w wszystkich księgach posprawdzać, czy rzeczywiście tak jest. I w 2017 obchodziliśmy 800-lecie wioski Witosławice. Mieliśmy duży festyn. Z tej okazji mieszkańcy się dobrze bawili, mam taką nadzieję, że mi jeszcze do dzisiejszego dnia mile wspominają. 800 lat istnienia czyni z Witosławic jedną z najstarszych wsi na Opolszczyźnie. Dziś zamieszkuje ją około 200 osób, które chętnie integrują się podczas organizowanych co roku imprez. Grupa zapaleńców, jakbym to powiedziała, i zawsze właśnie wzywam tych moich zapaleńców, którzy wiem, że na nich mogę polegać, z nimi się dobrze współpracuje. Jest to grupa też z mniejszości, młodszych troszeczkę, których widzę duże zaangażowanie w działalność. Co roku odbywa się tu Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki i zabawy karnawałowe. Zdarzył się nawet Oktoberfest. Imprezy odbywają się w plenerze lub w świetlicy wiejskiej, wyremontowanej dzięki funduszowi sołeckiemu. Robiliśmy zabawy karnawałowe, nie było tu takich ścian, takich warunków, nie było kuchni, nie było łazienki, nie było po prostu nic. Zaczynaliśmy po prostu od starych krzeseł na huśtających się stołach, ale było fajnie. Teraz już jest całkiem inaczej, mamy sala, mamy kuchnia, jest łazienka zrobiona. Dzięki funduszowi sołeckiemu jest też możliwa rozbudowa placu zabaw. Większą inwestycją w tym roku będzie tutaj plac zabaw, będziemy go ogradzać, bo były tam wcześniej tuje i choinki, no ale jest atak kleszczy, później dzieci przynoszą po prostu do domu, no i rodzice chcieli, żebyśmy po prostu to usunęli na ich prośbę, no i też mieszkańców. Chcemy to ogrodzić, żeby żadne psy do piaskownicy tam nie wchodziły. No jak możemy, zawsze się spotykamy z dziećmi na spacer czy coś. To jest taki środek wsi i z jednego i z drugiego końca rodzice z dziećmi przychodzą. Plac zabaw jako miejsce spotkań jest ważny tym bardziej dlatego, że powiększa się młode pokolenie Witosławic. Młodnieje nasza wieś, bo coraz więcej młodych mieszkańców. Też mamy taki wyż demograficzny, mogę tak powiedzieć, nawet w tym roku trochę dzieci nam się porodzi. Plac zabaw i świetlica to punkty centralne wsi, zaraz obok kaplicy wiejskiej, pochodzącej z końca XIX wieku. Kilka lat temu została ona wyremontowana dzięki zaangażowaniu wiernych. Bo tu, w Witosławicach, podstawą wszelkich działań jest zgranie i współpraca mieszkańców.